Bicam na moim kanale, co zapraszam, ja film pokonam Sokołów Terrylat. Film powstał w 2016 roku, a po polsku Tajemnica Szaky. I film twórcy nazywali się Zdzisława Horror. Choć na horror to trochę mu... No trochę kuszy brakuje. Film polega o pełnej i dziewczyny, która i czeska jest dla sceny i pojednoczona jest taką twórcą filmów, książek i taka właśnie czeska jest dla sceny, żeby i pojechać pewnego na skreszka i się powiedzieć o człowieku, który niedawno umarł i jak sprowadził swoje korolowe życie i tylko właśnie i film jest horror, jak mówię, niezbyt bardziej to jest mroczny thriller niż horror. Po tym filmie kwi kogoś nie ma. I film jest zwykły, nic specjalnego tutaj nie ma. Łakna lokacje i tyle, łakna umysłania i tyle. A tak oni się prawie w tym filmie nie dzieje, mamy pokazane. Co przynajmniej prowadzi swoje prywatne śledztwo. I, no i tutaj i właśnie jak najwięcej ciekawego ja o tym człowieku, który umarł. No i po jakim czasie ma taką pukarkę i napełnioną wokół. I tam, i tą bukarką też jest na tak, ponieważ przez tą bukarkę, jak się nabija te woki, to ma widza tego, co widzi tego pana. No i tyle, i on się pojawia w czarnym kabeluszu, czarnym płaczu i tyle. No i to ma skreślić widza trochę, twórcy właśnie na jasnych i niezbyt, i też nie ma się braku się w tym filmie bać. I muzyka też jakoś nie powala, jak miał fajne lokacje, no ale już i film nie jest zbyt dobry i też mamy jakiś punkt filmowy, że jak przychodzi i taki człowiek, który tam pracuje i on zachęca widzów i ludzi, którzy tam i są w tym ośrodku, no i mówi, że jak chce ta dziewczyna komuś się wykąpać wannę i to jest zimne, bo macie kąpać dziewczynę wannę przy wszystkich na kolacach. Śmiech na sali się robi, no, ale ona się poskina na kąpać, mimo jak się tam poszło, takie wanny. I kilka mamy punkt, ponieważ myślimy, że woki jest na początku nam twórcy, bo są kąpane pełną. Po chwili już woki trochę mniej jest, mimo jak się ta woka leci z kranu. To taki mały punkt filmowy. Film, po koniec filmu, no, kupotka na ekranie niesamowita. Pojawia się nasz człowiek, który mówi, czy ona go przywołała. No i nie koleżanka i zabija swoją koleżankę. No niezbyt kawsze, niezbyt fajne rozwiązania, jak mówię, twórcy bosi trochę na skrygę. I film jest mroczny, ale to nie jest horror, tylko tyle, że krwi kusza w tym filmie też nie ma, strachu też niezbyt. Tylko jedynie całkiem fajna siochronka, bo jest wstrząkając i tyle, ale mało by wyciskanie pokręca, mogłobyś lepiej, jak na Waki Zamcu Wysocki drugi rok, mogłobyś mocniej, lepiej. I krwawi, niestety tak się nie skończyło. Okej, mnie to wyzyskaje 3 na 5. Kękowicz, Honekan, znak w naszych komunikarzach. I go zobaczcie na kolejnych filmikach na moim kanale.